Dana jest podprzestrzeń V, to jest podprzestrzeń rozpięta przez trzy wektory w R4. No i naszym celem jest teraz po pierwsze sprawdzenie, że te trzy wektory stanowią bazę w V, może nazwijmy je V1, V2 i V3, a po drugie skonstruowanie bazy ortonormalnej w V za pomocą ortogonalizacji Grama-Schmidta. Więc najpierw może sprawdźmy, że te wektory są liniowo niezależne, czyli co, bierzemy kombinację liniową plus alfa 3V3 i to ma być wektor zerowy i z tego ma wynikać, że alfa 2, alfa 1, alfa 2, alfa 3 jest 0. Czyli popatrzmy. Jeżeli popatrzymy na pierwszą współrzędną tej kombinacji, to widzimy, że tu jest 0, 0, to jest alfa 3, czyli na pierwszym miejscu w tej kombinacji stoi alfa 3. No skoro to ma być 0, to alfa 3 musi być 0. To już wiemy. No to nie ma alfa 3 już. To teraz musi być alfa 1, alfa 2. To teraz patrzymy na drugą współrzędną w tej kombinacji. No to widzimy, że tu jest 0, czyli to jest alfa 2. Alfa 2 jest ta współrzędna. Tu musi być 0, czyli alfa 2 musi być 0. No to już nie ma tego. No i potem, ponieważ V1 nie jest zerowy, no to widać, że alfa 1 też musi być 0. Czyli rzeczywiście te trzy wektory są liniowo niezależne, czyli stanowią bazę w tej podprzestrzeni V, czyli V jest trójwymiarową podprzestrzenią w R4. Dobrze, teraz chcemy zastosować procedurę ortogonalizacji Grama-Schmidta, więc szybko przypomnę tutaj, na czym ta procedura polega. Otóż ona, mając dowolną podprzestrzeń V, a w niej bazę, ta procedura produkuje bazę ortonormalną. O tym było w jednym z poprzednich filmów, dlaczego bazy ortonormalne są wygodne, więc już nie będę tego przypominał, tylko przypomnę tę procedurę. Ta baza ortonormalna będzie oznaczana przez U1 aż do UK, czyli to są wektory o długości 1 i wzajemnie prostopadłe. I teraz ta procedura jest taka indukcyjna, ona ma tę własność, że podprzestrzenie rozpięte przez kolejne wektory starej bazy i nowej są takie same, czyli na przykład podprzestrzeń rozpięta przez V1, V2 i U1, U2 to jest to samo. Potem przez V1, V2, V3 i U1, U2, U3 to jest ta sama podprzestrzeń. I teraz jak ta procedura wygląda? No zaczynamy od jakiegoś wektora, tak? Trzeba wybrać, ponumerować trzeba te wektory. No baza to znaczy ponumerowane mamy je. Czyli tutaj pierwszy wektor tej bazy ortonormalnej to jest po prostu dzielimy pierwszy wektor naszej bazy przez długość i potem jak już mamy skonstruowane te kilka tych wektorów, to jest indukcyjna procedura, prawda? Jak już mamy skonstruowane od U1 aż do UI, to następny konstruujemy w takich dwóch etapach. Po pierwsze od VI plus 1 odejmujemy jego rzut ortogonalny na podprzestrzeń rozpiętą przez te U1 aż do UI, prawda? To jest ta rzecz. I wtedy mamy wektor, który jest prostopadły do wszystkich tych wektorów U1, U2 aż do UI, ale jeszcze nie ma długości 1, więc potem dzielimy go przez jego długość i mamy wektor o długości 1. Czyli stosujemy teraz naszą procedurę do naszego układu wektorów. Czyli U1, może U1, U1 to będzie V1 przez długość V1. Co to jest długość V1, czyli długość V1 może do kwadratu, to jest co? 0 kwadrat plus 0 kwadrat plus 1 kwadrat plus 1 kwadrat, czyli 2. Czyli długość wektora V1 to jest pierwiastek z 2, czyli wobec tego wektor U1 będzie równy tak 1 przez pierwiastek z 2 razy 0, 0, 1, 1. No dobrze. Teraz następny wektor, czyli Y2. Otóż Y2 to będzie co? No, tak jak było tam. V2 odjąć rzut V2 na U1, tak? No to jasne. To jest U1 skalarnie pomnożone przez V2 to jest liczba i tę liczbę mnożymy przez wektor U1. To jest Y2. Dobrze, czyli musimy licząc skalarny U1 i V2 policzyć, czyli U1, V2, U1, V2
To jest to U1 mamy tutaj, 1 przez pierwiastek z 2, 0, 0, 1, 1 i mnożymy to skalarnie przez V2, czyli 0, 1, 1, 0. No i co? I to jest tak, 1 przez pierwiastek z 2 razy 0 plus 0 plus 1 plus 0, tak? 0 razy 0, 0, 1, 1, 1, 1 razy 0. Czyli to jest 1 przez pierwiastek z 2. Wobec tego to Y2 to jest V2 minus 1 przez pierwiastek z 2 U1. No i teraz możemy to obliczyć, bo mamy tak, V2 to jest 0, 1, 1, 0. I odejmujemy to, czyli 1 przez pierwiastek z 2 razy to będzie 1 druga. I tu mamy 0, 0, 1, 1. I mamy, jaki to jest wektor, y2, 0, 1 minus 1 druga, czyli 1 druga. Przepraszam, 1, tu jest 1 minus 1 druga razy 0, czyli to jest 1, czyli 0, 1, potem jest 1 minus 1 druga, to jest 1 druga i potem jest 0 minus 1 druga, czyli minus 1 druga. To jest Y2 i teraz co? Musimy podzielić przez jego długość, tak? Musimy Y2 podzielić przez jego długość, czyli długość Y2, może kwadrat długości Y2 to jest co? 0 do kwadratu, 1 do kwadratu plus 1 druga do kwadratu plus minus 1 druga do kwadratu, czyli to jest 1 plus 1 czwarta plus 1 czwarta, czyli to jest 3 drugie. Wobec tego długość Y2 to jest pierwiastek, powiedzmy, zapiszmy tak, 3 przez pierwiastek z 2, może w takiej postaci. Dobrze, i teraz możemy napisać, co to jest U2. To jest Y2 przez długość Y2. Czyli to jest, tu mamy Y2 i podzielić, czyli to będzie pierwiastek. Może jedną drugą wyłączę. To może tu jeszcze napiszę. Na co my dostaniemy? Dostaniemy, czyli będzie tak, pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 3 razy 0, 1, 1, 2, minus 1, 2. Możesz nie mieć tyle ułamków, to ja wyłączę jedną drugą, to będę miał pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 3 razy 2, a tu mam 0, 2, 1, minus 1. No to tu skracam, mam pierwiastek, dług pierwiastek z 6. Dobrze, czyli może w takiej postaci zapiszę 1 przez pierwiastek z 6 razy 0, 2, 1, minus 1. 0, 2, 1 minus 1. No widać, że te wektory są prostopadłe, prawda? Iloczyn skalarny jest 0. No i ten też ma długość 1, bo tu jest, prawda, 2, 5, 6. I tu jest dobrze. Czyli to jest U1, U2. No i ostatni krok jest U3, czyli najpierw Y3, prawda? Najpierw mamy Y3, to jest V3 minus, no rzut V3 na podprzestrzeń rozpiętą przez U1 i U2, czyli to będzie tak V3 skalarnie, V3 skalarnie i to jest U1 razy V3, U1 plus U2 razy plus U2. Dobrze, czyli musimy policzyć te iloczyny skalarne. Może policzmy najpierw te iloczyny skalarne, czyli U1 V3. U1 V3 mamy U1, czyli to jest 1 przez pierwiastek z 2 razy 0, 0, 1, 1 i razy V3. V3 tu jest 1, 1, 0, 0. No i to widać, że to jest 0. Czyli to jest 0, czyli nie ma tego członu. I teraz jeszcze U2 V3. U2 V3. U2 jest tutaj 1 przez pierwiastek z 6
razy 0, 2, 1, minus 1, razy V3 to jest 1, 1, 0, 0. No i co? 0, 2, to jest 2. 2 przez pierwiastek z 6. 2 przez pierwiastek z 6. Czyli ta rzecz tu jest 2 przez pierwiastek z 6. No dobrze, czyli Y3 to jest tak, V3 to jest 1, 1, 0, 0 minus co 2 przez pierwiastek z 6 razy U2, tak? A U2 jest 1 przez pierwiastek z 6 razy 0, 2, 1, minus 1. Czyli co, tu będzie 2 przez 6, czyli 1 trzecia, tak? Czyli to wszystko daje nam 1 trzecią, czyli dostajemy tak. 1, to jest, potem jest 1 minus 2 trzecie, czyli 1 trzecia, potem jest 0 minus 1 trzecia, czyli minus 1 trzecia i potem jest 0 minus, czyli plus 1 trzecia, czyli 1 trzecia, coś takiego. No i może wyłączmy sobie 1 trzecią, żeby mieć mniej ułamków, czy to jest 1 trzecia razy 3, 1, 1, minus 1, 1. Teraz jeszcze, i teraz to Y3 trzeba podzielić przez długość, czyli długość Y3 do kwadratu może to jest co? 1 dziewiąta razy 9 plus 1 plus 1, plus 1, tak? 3 do kwadratu, 1, 1, tak. To jest 12, tak? Czyli to jest 12 dziewiątych, czyli 4 trzecie. Wobec tego długość Y3 to jest 2 przez pierwiastek z 3. Wobec tego U3 to jest tak, pierwiastek z 3 przez 2, razy Y3, czyli 1 trzecia i tutaj jest 3, 1, minus 1, 1, czyli co? Tu jest 1 przez 2 pierwiastki z 3, tak? Razy 3, 1, minus 1, 1. Dobrze, może teraz wypiszmy jeszcze wszystkie trzy i szybko sprawdźmy, że rzeczywiście one są ortogonalne, czyli U1 to było 1 przez pierwiastek z 2 razy co? 0, 0, 1, 1 i U2 to było co? 1 przez pierwiastek z 6, tak? 0, 2, 1, minus 1. No to widać, że każdy z nich ma długość 1, prawda? Bo 2 pierwiastki z 3 to jest pierwiastek z 12 i tu mamy 12, suma kwadratów, tu jest suma kwadratów 2, tu jest suma kwadratów 6. Wszystko się zgadza. Teraz jeszcze iloczyny, prawda? 3 razy 0, 0, 1 razy 0, 0, minus 1 razy 1 to jest minus 1, plus 1 razy 1, 0. Dobrze, czyli te dwa są ortogonalne. Teraz 3 razy 0, 0, 1 razy 2 to jest 2, minus 1, minus 1, ortogonalne. No i te dwa są też ortogonalne. Czyli to jest baza ortogonalna w V, czyli V to jest na U1, U2, U3 i to jest baza ortonormalna.